Raz w tygodniu w Express Silesia będziemy zatrzymywać się na stacji kino, by wraz z Anią Czarnotą, którą serdecznie witam, opowiadać Państwu o nowościach kinowych danego tygodnia. A dziś z kamerą naszego programu gościmy w katowickim Multikinie. Pierwsza nowość, którą widzą Państwo za nami, to Biegnij chłopcze biegnij. Ta produkcja zabiera nas w lata II wojny światowej. To opowieść o 8-letnim chłopcu, który ucieka z warszawskiego getta i walczy o przetrwanie, a na swojej drodze spotyka wielu przyjaznych ludzi. Warto dodać, że ucieka przed bezwzględnymi gestapowcami. Tak jak powiedziałem, brutalne czasy II wojny światowej w filmie Biegnij chłopcze biegnij. No i o drugiej nowości chcielibyśmy krótko opowiedzieć, ponieważ sam tytuł wskazuje, czego można spodziewać się na wielkim ekranie. Nimfomanka, część pierwsza. Film Larsa von Triera, kontrowersyjnego reżysera, który pokazuje nam losy, życie kobiety, która wybrała drogę zmysłowej przyjemności. Nimfomanka, część pierwsza, to druga nowość tego tygodnia. No i teraz czas na trzecią nowość, 47 Roninów. Film, który przenosi nas w bezbrzeża Azji i oparty jest na 18-wiecznej legendzie o Roninach, czyli... No właśnie, pewnie Państwo zastanawiają się, kim są Ronini. No, jeżeli ktoś interesuje się sztukami walki wschodniej, w ogóle tą całą kulturą, to wie, że tam są waleczni wojownicy. Samurajowie. Dokładnie, którzy mają swojego pana. A w tym filmie, no niestety, ten ich pan, naszych bohaterów, zostaje w brutalny sposób zamordowany i w tym momencie oni stają się tytułowymi Roninami. I szukają zemsty. Po drodze spotykają Ronina Półkrwi, czyli przystojnego Keanu Reevesa, który będzie prowadził ich w drodze zemsty, sprawiedliwości. No i warto dodać, że nasz główny bohater dotychczas był traktowany jak wyrzutek, a teraz w nim cała nadzieja na odzyskanie wolności, na to, że ci Ronini już nie będą Roninami, że nie będą rozbiegani, rozproszeni po całym kraju, no i że nie będą bezpańscy. 47 Roninów to trzecia nowość tego tygodnia. Their army is infinite. We are 47. We end this now. I'm not afraid of you. You should be. "47 Roninów" to nie ostatnia nowość tego tygodnia, ponieważ czwartą premierą jest film Skubani. To produkcja familijna, animowana dla całych rodzin, która przenosi nas do Stanów Zjednoczonych, no i opowiada o tamtejszej tradycji obchodzenia święta dziękczynienia. Wiemy, że wtedy główną potrawą w menu jest indyk. No i w tym filmie indyki również są głównymi bohaterami. No to troszeczkę inna perspektywa. Tutaj indyki walczą o przetrwanie, ale walczą w ogóle o poprawę indyczego losu w Stanach Zjednoczonych i za pomocą magii, bardziej podróży w czasie, starają się zmienić indyki z ulubionego dania w ulubionego przyjaciela. No i ciekawe, kto zastąpi wszystkie indyki na stole Amerykanów podczas Dnia Dziękczynienia. Zobaczymy, drodzy Państwo, to w filmie Skubani. Ale widzę, że Ania cały czas coś trzyma w ręku. Tak, mam tutaj zaproszenia. Mamy, proszę Państwa, dwa podwójne zaproszenia na dowolnie wybrany film w dowolnie wybranym multikinie w całej Polsce. W dzisiejszym programie to wszystko. Wraz ze mną była Ania Czarnota. Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia za tydzień w kolejnej stacji kino. Do zobaczenia.